Przepięknie wyglądasz. Jestem tak ciekawy, ile to jest procent tego, że po prostu natura dała, a ile to jest ciężkiej pracy, której my nie widzimy. Wiesz co, myślę, że to nie ciężka praca, myślę, że też, wiesz, make-up, włosy bardzo dużo pomaga. Jakieś wyrzeczenia na co dzień? Tak, znaczy wiesz co, ja tak naprawdę raz w tygodniu robię MS, żeby trzymać figurę, ale myślę, że to też jest taka, jak to się mówi, dyscyplina, aha, że wiesz, jem zdrowo, jem co chcę, też sobie nie, pozwalam na słodkie, ale znam swój balans, wiem co mogę i co nie mogę robić. Też dbam, żeby nie chodzić na słońce, żeby nie opalać twarzy, krem używam, żeby wiesz, ta skóra nie była sucha. Próbuję to, co mogę, żeby właśnie tak, od mamy się nauczyłam, bo mama jak byłam, nie wiem, chyba z 15 czy 16 lat, mówiła, że to bardzo jest ważne, żeby nawilżać twarz, żeby i ciało, żeby właśnie jak najmniej się robiły, wiesz, zmarszczki, żeby jak najdłużej można to, wiesz, trzymać. No i wiadomo, też maseczki, takie rzeczy, się robi lasery. No, lista się robi już długa, tak. Ale to jest taka właśnie codzienna pielęgnacja i dbałość. Znaczy wiesz, trzeba dbać, znaczy wiesz, niektórzy nie mają może na to czasu, czy nie myślą o tym i wiesz, dla mnie zawsze było, że trzeba dbać od młodych lat, bo później jak już jest starszym, to już ta skóra już nigdy nie wrócisz do tego, a jak dbasz, wiesz, od młodego, to masz szansę, żeby troszkę tak preserve, żeby troszkę dłużej to trwało, żeby skóra, wiesz, żeby dbać o siebie.